A oto insight. Jest mały chłopiec, nazwijmy go Nextis, tak samo jak tego smoka z Heroesów. I ponoć w tej grze chodzi o to, żeby iść w prawo cały czas. Aczkolwiek obawiam się, że to nie będzie takie proste, jak brzmi na pierwszy rzut ucha, że tak się wyrażę. Zanim pójdziemy w prawo, to ja sobie... Nie, tego to ja nie mam. Zobaczę sobie, co my właściwie za akcje możemy w tej grze wykonywać. Góra, dół, lewo, prawo. Możemy chwytać kontrolem i skakać, tak? Oto wielkiej filozofii tutaj nie ma. No dobra. Idziemy w prawo. A tak poważnie mówiąc, to nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi z tym dzieciakiem. Czy on się zgubił w lesie i ma się stąd wydostać? Czy ktoś go ściga? Czy może jest jakiś motyw a la czerwony kapturek? Że czerwony kapturek miał dotrzeć do babci, a ten dzieciak ma dotrzeć nie wiadomo gdzie. Zaraz, zaraz, tu jest jakaś przepaść. Aha, no to ostrożnie. Ostrożnie, zwolnił, utrzymuje równowagę. No radzi sobie dzieciak, dobrze jest. Mam nadzieję, że mamy jakąś ciepłą porę roku i nam się tutaj nie rozchoruje zaraz. O, coś jest, coś tu jest. Zasieki w ogóle w lesie jakieś, co tu chodzi? Dobra, teraz pytanie. Normalnie jakby się mały chłopiec zgubił w lesie, to pewnie starałby się znaleźć ludzi. Pytanie, czy ten dzieciak na pewno chce kogoś spotkać. Tam w ogóle ktoś chodzi, widzę, w tle. Nie wiem, czy wy zauważycie. Coś tam się przemieszcza. Dobra, zbliżmy się tu. Da radę on tu przejść? No, przyciska się, dobrze mu idzie. Jacyś ludzie tam są i mały chłopiec też był tam na pace. Może ten dzieciak uciekł z jakiegoś obozu zagłady, co? Albo coś w tym stylu. Zasieki z jednej strony. Tu wywożą jakichś ludzi. I patrzcie, on tak przykucnął tutaj. Skrada się. Tak jakby nie chciał być zauważony jednak. On się czegoś tutaj boi. Dobra, skoro nie chce być zauważony, to my mu w tym pomożemy. Postaramy się go stąd wyprowadzić. No, tam się tak patrzył. Oj, teraz biegnie. Poczuł się troszeczkę pewniej. No, ciekawe, czego on się tu boi? Oho, znowu. Tutaj jacyś ludzie są. Dobra, czekamy, aż sobie pójdą, czy nie pójdą. Dobra, przyczajmy się tutaj, schowamy się za tym czymś na dole. Ostrożnie, tu sobie zejdź. O, usłyszeli go, usłyszeli go. Maski mają. Cicho. Dobrze, dobrze, idźcie, idźcie sobie, idźcie. Idź Nextis teraz pomału. Po cichu idź. Chyba się udało. Jeja. Jest ptasior. Może się z nim zaprzyjaźnimy, ale patrzcie, patrzy się tak na tego ptasiora. O, poleciał. No dobrze, grama plus za ptasiora. Co to jest? To jest jakaś lodówka? Coś z tym możemy zrobić? Pies jest tam. No, żeby nas nie usłyszał albo nie zwęszył. Chociaż nie, jest ten. Nie ma wiatru, nie? Bo te liście tutaj, o właśnie, tak spadają w miarę pionowo, także pod wiatr nas ten pies tutaj nie zwęszy, co najwyżej nas może usłyszeć. Więc postarajmy się... Zaraz to jakoś wziąć? Moment, no bo jak? Nie, on tam na pewno nie wskoczy. O, a, dobra, dobra. Tylko po cichutku. Dobra, chyba nas nie usłyszeli.
No, tylko nie stuknij tym też czasami w tę ścianę. Pomału. Dobra, starczy ci. Starczy. O-o. Cicho. Jest chyba okej. Jest chyba okej. Samochód pojechał, jeden z tych strażników gdzieś sobie poszedł, został ten z psem. Pytanie, czy on też zaraz pójdzie, no ale chyba mnie nie zauważą, co? Daleko jestem. Idziemy, pomału. Jest dobrze. No, ostrożnie, Nextis, żebyś tutaj sobie czegoś nie zrobił. Oj. Dobra, nic mu nie jest. Gdzie to młody taki giętki, gibki, lekki, nic mu nie będzie. Ale psa słyszałem. Żeby się nie okazało, że nas tu goni. Nie, tutaj nie wskoczę. Tam z prawej strony jakieś światło widziałem. Nie. Nextis, musisz tam doskoczyć. Hop! Nie, on jakimś takim super akrobatą to nie jest. W końcu to mały dzieciak. Teraz coś tu było? A tu coś jest. Dobra. To pewnie to. Tak. Dajesz. Coś tu jeszcze można? Nie. Aż tak rozbudowana ta gra nie jest, żebyśmy gromadzili przedmioty. Tylko tę szafkę mamy wziąć. Tylko pomału, bo tam jakieś światła widziałem z prawej strony. Żebyś nie zrobił hałasu. Pomalutku to sobie zepchnij. Coś, ktoś tam jest. Chyba latarką macha. Pomału. Po cichu. Dobra, daj to tutaj. Ktoś tam się czai. Ale chyba się nie przemieszcza. Po prostu macha latarką. Ale daleko jest chyba. Tu woda jest chyba. Nextis, mam nadzieję, że ty umiesz pływać. W sumie nigdy go nie pytałem, czy umie pływać. Tego naszego Nextisa z Discorda tam oczywiście. Ale chyba umie pływać, nie? Dobra. Widzę, że ten koleś nie ma zamiaru nigdzie odejść, więc... O, Nextis! Kurde, się pośliznął. Idziemy szybko. Płytko, jest dobrze. Pies biegnie. Ciekaj, Nextis. Szybko. Dajesz. Tu można skoczyć. Jadą gdzieś. Spuścili psa i jadą. Uciekamy. Wiedzą o nas chyba. Nextis, o, dawaj tu, żebyś sobie czegoś nie zrobił. Nie no, chyba jest bezpiecznie, co? Kurde, ja wam powiem, że jak się tutaj... Że jak trzeba pilnować takiego dzieciaka w grze, to jest bardziej stresujące niż te wszystkie horrory, które ogrywaliśmy wcześniej. No, taka sytuacja. Namierzyli mnie tam. Ciekawe, czy można było tego uniknąć jakoś. Gdzieś pojechali tym samochodem. Możliwe, że mnie szukają. Żeby tu zaraz nam gdzieś nie wyjechali. Tu jest jaśniej. Fajnie by było ten obszar szybko jakoś przebiec. O, to oni chyba. Nie widzą mnie chyba. O, nie, next. Schowaj się. Tu się schowaj. Jaki on wystraszony jest, patrzcie. Co oni mu chcą zrobić? Może to jacyś kidnaperzy, ale to niemożliwe, żeby tutaj... Nie wiem. Jakiś ważny dzieciak chyba jest. Dobra. No chyba pojechali już sobie daleko, co? Idziemy tu. No nie, znowu coś. To oni?
Chyba oni. Stwierdzili, że mnie najprawdopodobniej wyprzedzili i że muszę tędy przechodzić pewnie. Bo nie możemy iść w głąb lasu. Za tym drzewem też się pewnie nie będę mógł schować. Normalnie taki dzieciak to pewnie mu się nigdzie za bardzo nie spieszy, to by przeczekał sobie aż odjadą, bo nie będą tutaj wiecznie stacjonować raczej. O kurde, słyszałem. Drzwi trzasnęły. Ktoś wyszedł chyba z samochodu. Jakby co, to możemy się wrócić? Możemy. Co teraz? No przecież jak on tu przebiegnie, to go zauważą w tym świetle. On się nie może czołgać, nie? Dobra, Nextis. Musisz tu przebiec. Musisz być bardzo, bardzo szybki. I miejmy nadzieję, że gdzieś się będzie można schować. Ale nie widzę tego gościa, który trzasnął drzwiami. Może on wszedł do samochodu? To zanim wyjdzie, to może mamy więcej czasu. Mam nadzieję, że nie wzięli tego psa ze sobą. Ale w sumie daleko był, bo on mnie ścigał, oni pojechali, nie? Dobra, Nextis, biegniesz. Ja w ciebie wierzę. Na razie idzie, może nie zauważą. Ta, nie zauważą, już biegnie. Skocz tu. Dawaj, biegnij. Jest tu drugi. Jezu. Teraz biegnij. Hop. Biegnij. Tu. W kurto i strzelają w niego. Bez jaj. Czemu? Ja nie mogę grać w takie gry. Nie dzieciakiem. A to znowu jacyś inni są. To jakąś całą bandę oprychów ktoś wynajął, żeby zabili tego dzieciaka? Oni w niego strzelali przecież. Możemy tutaj? Dobra. Jakoś pod wodą. Żeby nas nie wypatrzyli przecież. On się topi już. Ale dobra, chyba się udało. Już nas teraz nie wypatrzą. Co za gierka. A to w ogóle można takie gry robić? Takie brutalne, że mogą do dzieci strzelać? To jakiś pomór świń jest, zauważcie. Możemy świniaka popchnąć? Nie. Ostrożnie. Może pomyśleli, że się utopiłem, co? I mnie zostawią w spokoju. No, tu uważaj na siebie. O, tu się schowasz. Dobrze, w tym polu kukurydzy. Znaczy na tym polu kukurydzy. Jeżeli jakieś psy tutaj nie zostaną spuszczone, to tu pewnie jestem bezpieczny. To może w tym miejscu zakończymy serię całą, bo mamy pewność, że będzie bezpieczny. Tylko, że umrze z głodu, bo nie ma kukurydzy tutaj. Są te łodygi bez kukurydzy do zjedzenia. No to może jednak chodźmy nim dalej. No fajnie to wygląda, jest klimacik. Tylko czemu dzieciakiem musimy akurat sterować? Zwłaszcza jak te kukurydze tutaj tak blisko mi przed ekranem tak fajnie przemijają, to fajnie wygląda. Aha. Co tu znowu? Co tu za mną idzie? Kurczaki to są chyba.
No przecież one będą zwracać na mnie uwagę. To mi wygląda na jakieś gospodarstwo. No nie no. Nie podoba mi się to, że to jest oświetlone. I czemu te kurczaki za mną biegną? A nie, to może tylko tak. Tutaj zaraza jest? Tam świnie były? Tutaj też są świnie czy bydło? Nie, świnie to są. Ile tego tu przyszło? Tu jakiś pomór zwierząt jest. Ciekawe, czy to ma jakiś związek z tym, że oni dzieciaka próbują dorwać i zabić. Ale pewnie nie, no. Tu mamy wskoczyć? Aha, dobra, Nexis się świetnie wspina. Przynajmniej zgubimy te kurczaki jakoś. Tu mamy wskoczyć, uwaga. Tak. Dobra, Nexis mógłby przenocować w tym miejscu. Ja bym tak na jego miejscu zrobił. Tu jest w miarę bezpiecznie chyba. Nikt do nas tu nie wejdzie, po tej linie zwłaszcza. I co? No, Nexis, skaczesz. Ostrożnie. Nie może jakoś... O, to właśnie tak chciałem. Dobrze? A, można tak. Cyk? Jak w Prince of Persia. Jedynce. Chyba nikogo tu nie ma. Cicho bądź, zostaw to. Tak chciałem sobie sprawdzić, czy coś mogę zrobić, ten tu hałasuje. No chyba coś trzeba będzie zrobić. Musimy coś podstawić. Zagadka. Czy coś tu jest do podstawienia? Czy my chcemy te kurczaki tutaj wpuszczać? Po coś? A tam pewnie coś na zewnątrz jest do podstawienia, co? Dobra, otworzę to. Co, świniaka mam przytentegować? Nie. Czy tu jest coś, co możemy popchnąć i tam podstawić? Nie. Chwila. Tam coś z tą maszyną będzie. Z tą machiną. Zaraz coś wymyślimy. Zaraz coś się tutaj wyjaśni na spokojnie. O, może to na górze, co? Jakbyśmy jakoś zrzucili, ale... Te kurczaki tu... Dobra, odpalmy to. Działa. Mamy rytm już. A, tam jest taka dmuchawa. Bo to jest do zboża, no wiecie, do... Tylko, że musielibyśmy podstawić... Tutaj wciąga, tam na dole. Jakbyśmy coś podstawili... Ale co? No nie mówcie mi, że ja mam te kurczaki wciągnąć. W sumie... Tylko to musielibyśmy... Jejku, ale to brutalna ta gra by była. Musielibyśmy je tutaj przyciągnąć. One są wolniejsze od nas. Jeszcze jeden taki tam, takie brzydkie kaczątko jeszcze próbuje dojść. Takie troszeczkę niemrawe. Tak, wciąga. Przeżyły, w każdym razie. Dobre i to. Dobra, to o to chodziło. Teraz możemy to sobie pewnie przepchnąć.
i przejść dalej. Okej. Do góry. No nie, no tego tutaj to chyba nie mam skoczyć, co? Chwila, chwila, czy my coś tu możemy zrobić? Coś wziąć? Może tutaj jakoś iść? Przez ten dach, nie? Po tej linii może jakoś, nie, bez sensu. On tu może schodzić sobie? Może tak, tyłem. Nie, 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 no tu nic nie ma. Tu mieliśmy wejść i teraz musimy... Nie, no ja to chyba tam nie ma skoczyć, co? Tu gdzieś pewnie musi wejść przez jakąś dziurę, tylko jak to zrobić? Nie, nie może. Może na ten wóz z tymi zdechłymi świniakami ma skoczyć. Chociaż no nie wiem, no nawet jak skoczy na ten wóz, to jakoś mi się nie wydaje, żeby on bez szwanku z tego wyszedł. Wysoko tu jest. Dobra, Nextis, skaczesz. Weź rozbieg. Hop! Dajesz, 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 dajesz. Chyba dobrze. Ej, tam jakieś larwy wystają z tego. Patrzcie na to. Na tym wozie z tych zdechłych zwierząt. I to jakieś takie duże larwy. Pytanie, czy to jest przyczyna tego pomoru zwierząt? Czy po prostu żyją tutaj takie larwy, które infekują zdechłe zwierzęta? Znaczy takie zwierzaki żyją, które składają tam jaja i larwy się wypluwają. Coś tu mamy zrobić? Nie, chyba nie. Idziemy dalej. Nie, 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 chwila, może jednak coś tu mamy zrobić. Świnie mam tutaj... A nie, wóz, dobra. Nie myślałem, że Nextis jest taki silny, no ale spoko. Po cichu, żebyś tym nie walnął. Bo obudzimy gospodarza, jeszcze się okaże, że na nas doniesie do tych dziwnych ludzi, którzy na nas polują. Przejdziemy sobie tu. Wszystko oświetlone tu jest. Ej, te larwy to nawet z ziemi wystają. Co to, skąd, co tu się dzieje? Cicho. Oj, tu się ciężko idzie mu. Żeby nie ugrzązł gdzieś tutaj tylko. Nextis. O, próbuję trochę podskakiwać, żeby... A, po siatce, dobra. Jest bezpiecznie. Zejdź. No, uważaj, żebyś gdzieś tutaj się nie utopił. Tu z tyłka jakiś pasożyt tej świni wystaje, patrzcie. Dobra, ale coś tak podejrzanie bezpiecznie jest, nie? Jezu. Aha, okej. Okay. Ręcznościówka. No przecież tu zaraz się ten gospodarz ty obudzi. Chociaż jakieś zakłady chyba są większe. O nie, ten świniak tu jest. Tu dojść, tu gdzieś? Ej, tu są jacyś ludzie. I co? Ale to chyba nie chcą mnie złapać.
Czekajcie, czekajcie, o co tu chodzi teraz? Po tych schodkach do nich? Nie, bez, nie, to można tylko chodzić w jednym wymiarze, że tak się wyrażę. Co najwyżej skakać w drugim. Tutaj coś jest. Ale to nie. To jakiś włas jest, może tylko ten robal jakiś tu ohydny jest. Nie, nie, zaraz, jest ten świniak. Nie, co tu zrobić? Tego świniaka może jakoś można popychać. Nie. Co? O, żeby mnie nie atakował. Nie, chyba się uspokoił, jak wyjąłem tego pasożyta. Co to za motywy tu są? Czekajcie, podstawmy tego świniaka pod to coś. Może się po tym da radę wspiąć. Teraz się uda? Tak, mogę go jakoś kontrolować, dobra. Chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Już nie masz pasożyta. Złap się tego. Ej, on... On przejął kontrolę nad tymi ludźmi. Albo ten dzieciak ma jakieś wyjątkowe właściwości. Nie no, jakaś taka dziwna sytuacja. To wyglądało na gospodarstwo. Jakieś zwierzęta, pola kukurydzy. A w tym miejscu to wygląda na jakieś... Tak jakby ktoś tu jakieś dziwne doświadczenia przeprowadzał. Ale w ogóle... Ten chłopak może nimi sterować, patrzcie. Pytanie, czy to urządzenie jest tak do tego dostosowane? I każdy mógłby nimi sterować? Czy ten chłopak ma tylko takie właściwości? Patrzcie, pchają tutaj to. Ale pewnie ta czwórka musi pchać. Musimy jakoś wypuścić tamtą dwójkę pewnie. Nie, nie, zaraz, jak to zrobić? O, o, tak, dobra. Do góry, do góry. Nie. Nie dadzą rady. To chwila, niech złapią i ci niech przyjdą. O, dobra, dobra. Teraz wszyscy. Jest? I teraz wszyscy niech pchają tam. I co, nic? Nie. O coś innego chodzi chyba. Chyba, że ten chłopak musi być ustawiony też w tamtym kierunku, co? Spróbujmy. Niech on tak zejdzie. O, i teraz może. Nie. O co tu jeszcze może chodzić? Może muszą wziąć rozbieg? Nie, no nie wiem, o co tu może jeszcze chodzić. Co oni tu mogą robić? Nie, no nic już tu nie mogą robić. Coś z tym. Jakoś skoczyć mają na to? Od spodu tego nie wezmą. No nie wiem. Dobra, chwila, chwila. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Po co oni by mieli to pchać, tak naprawdę? Nie wiem. Ale nic innego oni tam nie zrobią chyba.
Niech no ja się jeszcze przejdę kawałek tym chłopakiem. Czy on tutaj mógł coś... coś wziąć, coś przepchnąć? Chyba nie. Jest ten świniak. Nie no, coś musimy z tymi gośćmi tu zrobić. Kontrol tutaj nic nie zmieni. A oni pchaj, a to mają ciągnąć to. Dobra. Dobra, i mamy przejście dalej, o to chodziło. Mieli to pociągnąć, a nie popchnąć, okej. Dobrze, że im się nic nie stało, bo to mogło im też coś na łeb spaść. Dobra, złapać się tej lampy. Tak domyślnie chyba tak, żeby sobie tu krzywdy nie zrobił. Dobra, spróbujmy. Hop. Nie. O Jezu. Nic mu nie jest. Nic mu nie jest. Damy radę stąd wyjść? Tak, udało się. Dobra, słuchajcie. Tutaj zakończymy odcinek sobie, bo mamy pół godzinki, widzę. No taka stresująca gierka, ale to ze względu na to, że się dzieciakiem steruje, nie? Gdyby się sterowało jakimś Rambo albo coś, to tam luzik by był. A tak to podświadomie gdzieś tam się chce go chronić, nie? Dobra, w następnym odcinku sobie będziemy szli dalej, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.